Dzisiaj w szybie Witold pobiliśmy rekord w jednoczesnej resuscytacji. W tej wspaniałej, niezwykłej akcji wziął udział szkoły z Boguszowa-Gorc, z Gorc, z Kuźnic oraz czwarte liceum ogólnokształcące z Wałbrzycha, klasa strażacka. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział i za to, że udało nam się ten rekord wspólnie pobić. Myślę, że to niezwykle ważne, aby takie akcje się odbywały, ponieważ każdy z nas może kiedyś potrzebować tej pomocy, więc powinniśmy jej uczyć, udzielać i powinniśmy rozszerzać takie akcje wszędzie, gdzie tylko możemy, tak? Bo tak jak powiedziałam, nigdy nie wiadomo, kto z nas może potrzebować i w jakiej sytuacji pomocy. Każdy z nas powinien umieć ratować życie, bo życie ludzkie jest najcenniejszą wartością, o którą muszą walczyć wszyscy. Taka akcja jest na tyle ważna wychowawczo, żeby dzieci nauczyły się podstawowych zasad, jak możemy w ogóle udzielać pomocy, pierwszej pomocy. Dzieci są na tyle wdzięcznym, powiedzmy, organizmem, że chłoną bardzo szybko wiedzę. Bardzo plastycznie. Na dodatek nie tylko plastycznie. Oni, kiedy przede wszystkim się uczą, nawet poprzez zabawę, tak? Widzimy rekord, prawda? Widzimy, że inni też to robią. Nie będą czuć później strachu przed tym, że mogą komuś udzielić pomocy. W czwartym liceum mamy klasę o profilu strażackim. W ramach tej klasy mają dodatkowy przedmiot z pożarnictwa i z ratownictwa medycznego. Dla nas jesteśmy w ogóle wdzięczni, że możemy takie wszelkie akcje wspierać, zawsze się pokazujemy i wspieramy. Rekord pobity, przyglądają się temu wszystkiemu i wcale nie wyglądało to na zadanie łatwe. No niestety nie, jednak resuscytacja po 30 minutach jest ciężka dla wszystkich, ale myślę, że wszyscy dobrze spełniliśmy swoją funkcję i zadanie. Mamy zajęcia z ratownictwa, jak i pożarnictwa. Jesteśmy w klasie strażackiej i mamy takie rzeczy po prostu na porządku dziennym i się ich uczymy praktycznie przez cały czas. Każdemu dzisiaj zadaję to pytanie. Powiedz mi, dlaczego udzielanie pierwszej pomocy to taka ważna sprawa dla nas wszystkich? To jest moim zdaniem bardzo prosta odpowiedź, mianowicie wszyscy powinniśmy móc potrafić pomóc drugiemu człowiekowi, ponieważ no, może kiedyś nam się coś przytrafić i właśnie trafi się osoba, która umie właśnie udzielić pierwszej pomocy. Dlatego my powinniśmy, tak jak wszyscy powinni, bo jesteśmy społeczeństwem i powinniśmy się trzymać razem i pomagać sobie. Przede wszystkim pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie, jednak nie pomożemy komuś, jeżeli po prostu będzie niebezpiecznie, nie będziemy mogli podjąć jakichkolwiek działań. Następnie po prostu podejść do osoby, sprawdzić, czy w ogóle reaguje na to, czy nas słyszy, i później sprawdzamy oddech. Przez 10 sekund udrażniamy drogi oddechowe wcześniej i następnie, kiedy nie wyczujemy oddechu, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej w systemie 30 na 2, czyli 30 ucisków i 2 wdechy.